Zbliża się powoli termin zakończenia remontu ulicy Paryskiej na Saskiej Kępie. Po drugiej stronie pojawiły się już krawężniki. Wykańczane są nowe miejsca parkingowe, których przybędzie 120. Kładzione są również granitowe płyty o charakterystycznym dla nowej koncepcji ulicy grafitowym kolorze. Z postawionych wcześniej dwulampowych latarni zdzierana jest po zimie folia ochronna. Jedna strona ulicy jest już gotowa. Państwo Zawiślakowie założyli swoją cukiernię w 1947 roku. Obecnie prowadzi ją syn Jerzy. Ponieważ zbliżają się święta, postanowiliśmy zobaczyć, jak powstają jedne z najsłynniejszych wypieków wielkanocnych – mazurki. Na kruchym cieście rozsmarowywana jest marmolada, na kolejnym spodzie maślanym – kajmak. Ozdabianie mazurka rozpoczyna się od karbowania go masą biszkoptowo-tłuszczową. I znowu do pieca. Po wypieczeniu między karby trafia lukier. Potem owocowo-cukrowa dekoracja. I mazurek gotowy jest na wielkanocny stół. Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru Teatr Żydowski po raz pierwszy zaprosił wszystkich chętnych na dzień otwarty. Przygotowano warsztaty tańca, piosenki i języka. Odbyły się także spotkania z ludźmi teatru, kostiumografami, scenografami, charakteryzatorami. Można było wypytać o tajniki ich pracy. Za kulisami goście zetknęli się z całym artystycznym zapleczem tej instytucji. Mogli lepiej zrozumieć to, co składa się na świat teatru. W Domu Kultury Zacisze zorganizowano warsztaty rodzinne wprowadzające w atmosferę świąt. Program zajęć był bardzo bogaty. Rozmaitymi technikami powstawały pisanki, kartki świąteczne i uroczyste zaproszenia na wielkanocne śniadanie. Zdobiono też pierniki i wspaniale bawiono się całymi rodzinami. W końcu święta tuż, tuż. Zamek Królewski, Pałac Kultury, Ratusz, wszystkie mosty, razem blisko 80 obiektów, punktualnie o godzinie 20:30 w sobotę ogarnęła na godzinę ciemność. Przed pałacem tłumy ludzi wymieniały zwykłe żarówki na energooszczędne. Ciemności rozświetlały pokazy tancerzy z ogniem. W światową akcję Godzina dla Ziemi ponownie włączyła się stolica. Tak zwrócono uwagę na problem zmian klimatycznych, którym powinniśmy zapobiec.